Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w pierwszym... w pierwszym dla mnie. Żebym pomógł mu rozwiązać skomplikowany problem. Pozwoliłoby mu to na produkcję mechanicznych żołnierzy za ułamek obecnego kosztu. Sprytny człowiek. Nie dość sprytny. O co chodzi takim ludziom? Może to niespokojny umysł i puste serce? Dżindosz załatwiłby mnie, gdybym tylko mu się znudził. Doceniam to, że Emily uwolniła mnie z tego strasznego miejsca. Szukałam cię, Antonie. Znalazłabym cię. Wiedziałem, że będziesz próbować, Megan. Dawało mi to siłę, gdy byłem u Dżindosza. Tak czy inaczej, jesteś tutaj. Cieszę się. Dobra, pogadali. W pierwszym być może dla mnie dzisiaj, bo kurde, ja nie potrafię nagrać tego jednego odcinka z tej gry, potem czegoś innego. Ja to nagrywam i się tak wciągam w to skradanie, że ja pertolę. Ale dobra, może uda mi się normalnie nagrać jeden odcinek i potem coś innego, who knows, a może znowu nagram 5 z rzędu, nie wiem. Ale w kolejnym, witajcie zanim w kolejnym odcinku zagrajmy w Dishonored. Ponownie, nie zrobiłem tego. Glitcha już chyba trudno, już to zostawię po prostu jak jest. Jak wygląda teraz a propos amuletów? Mam 3 runy, kości mam tylko 3, takie amulety, mam 3 te czarne i mam tutaj takie moje własne stworzone amulety. No dość są mocne, jeśli mam być szczery. Zwłaszcza to, to bicie, przywracanie many 4 razy wrzucone w jeden amulet, to jest zajebista rzecz. Zniszczyłem też finalnie ten amulet spaczony, dlatego mam 3 kości, no miałem 0. No bo stwierdziłem, że nawet jeśli będę mógł to robić dyskretnie, no to niestety minus tego amuletu jest taki, że on potrzebowałby jakiejś synergii właśnie z tym, w sensie musiałbym mieć obok zaraz coś, co pozwoliłoby mi za darmo odzyskiwać manę. Czyli dla przykładu, łapię typa, po czym od razu mogę upić wodę, żeby całą tę koszt manę zregenerować, ale jak wiemy, niestety nie zawsze da się za darmo tę manę zregenerować. No ale stwierdziłem też, że nie będę specjalnie tego raz za razem trzymał tylko po to, kiedy będę chciał tego użyć, no bo trochę to zaburza potem grę. Ale dobra. Emily. O, cesarzowa wstała. Mam nadzieję, że to był spokojny sen. Choć nic nie dorówna poduszkom z gęsiego pierza w Dunwall Tower. Usiądź, jeśli chcesz porozmawiać. Dalamy. Delilah Copperspoon. Czy może Colt? No, czemu urwał ten dialog? Czy tam tę uwagę od Emily? Ale właśnie, ponownie. Znaleźliśmy właśnie teraz... właśnie było to zdjęcie z Delilah Copperspoon, a nie Coldwyn. To było jej prawdziwe nazwisko. Tak więc już widać, że ona ściemnia. O, ładnie mina ogłuszająca. Ja nie wiem, czy to jest ta wcześniejsza, co jej nie zebrałem. Uwaga! Mam też mniej ostrzy sprężynowych, bo jak wychodziłem, to przetestowałem, czy mogę tego robotycznego żołnierza zniszczyć i czy to się liczy do chaosu. Otóż nie, nie liczy się. Tak więc mam alternatywę na używanie ostrzy sprężynowych i granatów, inną niż tylko otwieranie drzwi albo odwracanie uwagi dużej grupy osób, chociaż do tego mam też pistolet. Więc będę na spokojnie mógł teraz wykorzystywać to w walce z tymi żołnierzami, tylko że muszę uważać, aby tak użyć ostrza, żeby trafić tylko i wyłącznie w strażnika, a nie w kogoś, kto może być jeszcze obok niego. Wtedy wiadomo, jeśli strażnik będzie obok kogoś, no to ja wtedy nie ruszam tego strażnika i po prostu idę dalej. No chyba, że właśnie uda mi się jakoś typa wywindować, nie? Wyjście na zakupy, coś tam. Dar Shinderay, analiza, autor Emora Clipswitch. Ciekawe nazwisko. Dobra, jak tam wygląda poziom moich tych? Wszystko na full, dobra. Coś tu, jakieś dodatkowe uwagi? Dżindosz nie zbuduje już armii mechanicznych żołnierzy. Dżindosz to już nawet nie będzie w stanie myśleć normalnie. Coś więcej? O właśnie, bo teraz nasze... Nasz cel to obserwatorium, to konserwatorium te królewskie. Kustoszka Briana Ashworth odpisana.
Drodzy goście, ze względu na niepokojący wzrost liczebności roztoczy cesarskiej konserwatorium, pozostanie za wiedzą i pełną zgodą samego Duke'a Bell zamknięte na czas bliżej nieokreślony. Przepraszamy. Jeden z ciekawszych budynków w Karnace zamknięty dla odwiedzających. Kolejne kontrowersyjne zarządzenie Duke'a. Zamknięte. Dlaczego zamknięto cesarskie konserwatorium dla cywilów, czy tam nie jest dostępne publicznie? Jakie urządzenie buduje Ashworth? Cesarskie konserwatorium. Mój dziadek zbudował je na cześć babci. Dobra, tak myślałem, czy chodzi o kogoś, ale nie, bo Corvo to jest jej ojciec, Jessamine to jest jej matka, ale jej dziadka i babci chyba z nazwiska nie poznaliśmy, znaczy z imienia. I z imienia chyba nie poznaliśmy. Chyba, że dziadkiem był ten też ojciec Delaili, no to w sumie to nawet pasuje, to wtedy go poznaliśmy, ale nie pamiętam, jak się nazywa, bo ona go chyba przedstawiła w poprzednim odcinku, tam na końcówce. Czyli tak, byliśmy w Addermeier, potem poszliśmy do Jindosha, teraz do konserwatorium, no i potem gdzie? Jak to patrzę, no to nie widzę tutaj żadnych tych... żadnych punktów interesujących. Po konserwatorium to już chyba idziemy do tego, nie? Do Duke'a, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. Rozpocznijmy odprawę. Antonie, gdy tu dotarłeś, ledwie byłeś w stanie mówić. Ale minęły już 3 dni. Torturowali go. Ma całe ciało w siniakach. Delaila przejęła tron, a mój ojciec zaginął. Oto Anton Sokołow. Najpotężniejszy umysł cesarstwa. Nie, Emily. Megan ma rację. Potrafię zmusić elektryczność do przemieszczenia się z jednej części pokoju w drugą, ale Delaila jest dla mnie niepojęta. Kiedy przybyłem na Serkonos, chciałem zostawić wszystko za sobą, ale gdy zaczęły się zamachy, nie mogłem ich zignorować. Gdy Megan i ja połączyliśmy morderstwa z osobą Duke'a, było już za późno. Zmora korony przyszła też po mnie. Pozwolili mi żyć ze względu na moją wiedzę, więc wiele zobaczyłem. Jindosha często odwiedzała Brianna Ashworth. Jest kustoszką w cesarskim konserwatorium. Tak. Ashworth jest niebezpieczna, równie zafascynowana okultyzmem co Delaila. Najwyraźniej pracuje nad urządzeniem zwanym Orakulum. Skrywa więcej niż możecie przypuszczać. Jeśli Ashworth jest jedną z powierniczek Delaili, muszę ją wyeliminować. Kto wie, do czego planuje wykorzystać to urządzenie. Gdzie napisy? Czemu tak nagle napisy zniknęły? No, the fuck? I patrzcie, to się trzyma tak samo z siebie. To jest tylko tablica. To nie jest naelektryzowane. Gdzie jest jakaś przypinka do tego? Testu, czy dla testu, upewnienia się, nie dla testu, ale nie ma tu niczego. Dobiegł się na łódź do konserwatorium, czy może raczej w jego okolicy, bo pewnie od razu do samego konserwatorium nie się nie dostaniemy. Nowy wpis w dzienniku, zobaczmy, Delaila w pustce. No i następnym celem jest Brianna Ashworth, czy Brenna Ashworth, ale nie, no Brianna chyba się, nie. Nie, sorry, nie, okej, dobra, mój błąd. Brianna to musiało być by, nie NNA, tylko NIA musiałoby być na końcu. Mój błąd, ja źle poczytałem. Brenna Ashworth jednak. Teraz kurde, nie pamiętam, czy ja tak mówiłem też w poprzednich odcinkach, tak czytałem to imię jako Brianna, a nie Brenna, czy tylko tak teraz mi się uroiło. Na moment, nie wiem. Ale właśnie, tutaj w kolejna moc to będzie oczywiście właśnie ten spacer cienia, bo to się naprawdę może niejednokrotnie przydać. Ten klon też fajnie brzmi, nie? Ale kurde... Maksymalnie mogą użyć tylko tego i tego, tych dwóch upgrade'ów. A nie powiem, najchętniej to bym nawet to bym wziął, tylko niestety... W sensie wiecie, żeby dwa takie cienie zostawić, żeby rozpraszały, tylko jest jeden duży problem.
że niestety jak wykupię te dwa upgrade'y, no to te cienie będą zabijać wrogów, a ja nie chcę zabijać przeciwników. To urzeczenie też jest spoko, no ale to na razie... To mi na razie nie stać, ale na spokojnie, że w trakcie jednej misji uzbieram i na to, i na to. No bo jak zbieram po 10 run około na misję, no to mamy tutaj 6, tutaj 4. Raczej tego nie będę ulepszał od razu za runy. Najwyżej za tą jedną runę, żeby przez te kratki móc przechodzić. Ale kto wie, może uda mi się znaleźć jakieś kości i samemu sobie stworzyć runę, no tylko że właśnie, to oczywiście trochę zeżrę, no bo potrzebuję aż 9 kości, aby jedną taką runę skraftić. A jednocześnie potrzebuję też kości, żeby tworzyć amulety. Ale wiadomo, w przypadku kości, no to jak zdobędę jakiś amulet, który mi nie pasuje, no to mogę go rozwalić i dostanę trochę kości. Jeśli jednak zdobędę amulet, który będzie spoko i będę chciał go jeszcze powielić albo do czegoś dołożyć, no to będzie drobny problem. Tylko liczę, że znajdę trochę więcej tych kości, no ale... Na razie lecimy na łódkę. Skorzystamy z łódki. Nie chcę podpływać groźną wręgą bliżej niż to konieczne. Mała przystań jest w ogrodach Syrii, blisko konserwatorium. Dalej nie mogę cię zabrać. Ruszamy? No tak, jak sądziłem. Tak, w drogę. Ale wiecie co? Trochę mnie ciekawi, co się stało, że ona ma taką ranę na oku i... że straciła rękę. Co się takiego stało w jej życiu, że ona jest... jednoręczna, czy tutaj straciła właśnie tę rękę i ma tą ranę na oku. No idea. Cesarskie konserwatorium. Przebywając w niewoli, Anton Sokołow poznał tożsamość jednej z największych sojuszniczek Delali, Breany Ashworth. Ta potężna i niezwykle tajemnicza kobieta opracowała plan przewrotu, który pozwolił Copperspoon zasiąść na tronie i w Dunwall. Teraz buduje dla Delilah tajemnicze urządzenie. Trzeba ją wyeliminować. Przed cesarskim konserwatorium stacjonuje najwyższa straż. W środku możesz spodziewać się wszystkiego. Ashworth zadaje się z różnymi ludźmi. To oni będą zagrożeniem. Chcę kiedyś dowiedzieć się, jak poznałaś Ashworth. Wiem, że chcesz. Uwierz mi, Ashworth jest ważna dla Delilah. A skoro o tym mowa, można spróbować wykorzystać kongregację wszechludzi do usunięcia Ashworth z gry. Okazuje się, że wicerewident w Karnace przygląda się Ashworth z ukrytej placówki nieopodal cesarskiego konserwatorium. Zajrzyj tam, jeśli szukasz innych możliwości. Pamiętaj, jeśli Ashworth wciąż pracuje z Delilah, stanowi śmiertelne zagrożenie. Dobrze, Megan. Do zobaczenia. Dobra. Przyjąłem do wiadomości. Może mieć nagrania ujawniające, co się stało 3 lata temu z Delilah. W pobliżu doków znajduje się tajny przyczółek wicerezydenta Liama Berna. Może będzie miał przydatne informacje. Zostaw tutaj. Tutaj budzik i tyle. Opcjonalnie dowiedz się, co wie wicerewident. No i oczywiście główny target to przeszukać biuro Breany. Tutaj. A nie, to jest odwrócenie uwagi tylko. Cześć! Dobra. Czekaj. Szybki zapis. Czy to jest tylko do odwrócenia uwagi, czy to może jeszcze tworzy jakiś ten... Czy to może jeszcze tworzy jakiś taki flashback? Nikt nie zwrócił na to uwagi, no to... ...kupować drewno z kraju, w którym się nic nie tyle. Lady Shursha ma pieniądze, więc dostanie takie drewno, jakie chce. Nie pałac czyni króla... Żaden z żyjących w pałacach zarozumialców nie wie nic o dzielnicy pyłu, nawet Lord Corvoat Tano, który się tu urodził. Czy rozpoznałby dziś to miejsce? Czy my rozpoznalibyśmy jego? Myślę, że tak, to na spokojnie. Korwa akurat nie jest osobą, która... bazuje na swoim statusie. Korwo, pomimo tego, jakie zajmuje stanowisko, raczej jest dosyć skromną osobą. Do czasu, aż najwyższa sprawa zaczęła swoje przeszukiwania. Chodź. Założę się o tytuł. O, łatwopalny rum. Ale dokąd można się udać?
tu pieniądze leżą na ulicy. Co z tego? Czego chcesz? Cofnij się! Robię ci coś! Nie chcemy cię! Dobra, to za... Przestawię ci twarz! Się prosisz! O co Kaman? Co to miało być teraz? Nie... Czemu zaczęli ze mną walczyć? Nie rozumiem teraz, co się stało. Nie rozumiem czegoś takiego. Jak pojechałem do Dunwall, kupiłem sobie popielniczkę z muszli skorupnika. Żeby przypominała mi dobre czasy. Ale po co kupować drewno z kraju, w którym się nigdy nie było? Lady Shursha ma pieniądze, więc dostanie takie drewno, jakie chce. No, ponownie słyszałem teraz Die Hardmana. Patrz, co robisz! Dokąd można nie, się nie kumam, jak działa to przyciągnięcie. Pieniądze leżą na ulicy. Co z tego, że brud? Taut mógł normalnie zarąbać komuś coś z paska, a ja muszę... No dobra. Aha, super. Warto wiedzieć, że to jest gościu, który jest ten. W sensie, że to już jest wrogi teren, o to mi chodziło. Dobra, a wracając do tego, co chciałem powiedzieć. To Daud mógł normalnie przyciągać coś komuś z paska, nikt się nie zorientował. Mógł coś obok niego zabrać, i się nie zorientował. Przypominała mi dobre czasy. A Emily tym przyciągnięciem nie może, kurde... W którym się nigdy nie było. Lady Shursha ma pieniądze. Nie może komuś durnej sakiewki zabrać? Jakie chce. To z jaj, ludzie. Wydawało mi się, że mam jakieś... Bolt Lamprow żył raz pewien gość. Co kuśkę miał cienką jakość. Choć po nocach pracował i wciąż majtka majstrowa. Gdzież to może być? Ciekawe, czy jest tutaj kolejna ściana światła. No, ej, nie, dla mnie to jest jakieś XD. Mam amulet? Uwaga. Przepastny brak. O tu, niewidzialna nić. Daleki chwyt zapewnia niewidzialność podczas ruchu. No to jakby, sorry, ale ruszam się i jakoś niewidzialny nie jestem. Niemożliwe. Aha, gość mnie tak z dupy nagle zauważył. Zajebiście. Kolejne wczytanie tego samego miejsca. Nie rozumiem. Jak pojechałem do Dunwall, kupiłem sobie popielniczkę z muszli skorupnika, żeby przypominała mi dobre czasy. Ale po co kupować drewno z kraju, w którym się nigdy nie było? Lady Shursha ma pieniądze, więc dostanie takie drewno, jakie chce. Oczywiście nie ma tam zasięgu. Co to było? Pierdole, nie wierzę. Nic tu nie wało mi się, że ktoś tu był. Na wszelki wypadek sprawdzę okolice. Co sprawdzę, ale daleko ode mnie. O super, jeszcze jakiegoś weterana mi brakuje. Ciekawe, kto to był. Ciekawe, co to właściwie jest. Jest tam kto? Co? Nie! No, czemu tak szybko mnie zauważył teraz? No fuck you! Naprawdę strasznie irytująca jest ta zdolność tej Emily. Ja bym naprawdę wolał mieć chyba mignięcie teraz od korpo niż to. Bo ta zdolność raz się przydaje, a raz tylko wkurwia. Kupiłem sobie popielniczkę z muszli skorupnika, żeby przypominała mi dobre czasy. Ale po co kupować drewno z kraju, w którym się nigdy nie było? Lady Shursha ma pieniądze. Wiesz, zostanie takie drewno. Jest tu kto? Pokaż się! Nie no, kurwa, rozpierdoli mnie coś zaraz. Kiedy ona z łaski swojej po wślizgu zostanie, kurwa, w kuckach? Nie rozumiem. Jak pojechałem do Dunwall,
kupiłem sobie popielniczkę z muszli skorupnika, żeby przypominała mi dobre czasy. Ale po co kupować drewno z kraju, w którym się nigdy nie było? Lady Shursha ma pieniądze, więc dostanie takie drewno, jakie chce. Zapis. Idziemy dalej. Jedzenie to widzę będzie, ale potem mi to tak nie dało gdzieś na to, co to mogę wziąć. Ale ona śpi, to ja mogę to zostawić. Tąpnięcie w kopalni, liczne ofiary. Tutaj maszynka i budzik do nastawienia, czyli krótko mówiąc, nie tykamy tego. Tutaj jakieś sole chyba do kąpieli. Ładnie. Wachlarzyk, tutaj pusto. Ogólnie też chyba pusto widzę. Zawsze to stoi. Zawsze się od tego miałby żołd, że go najkończy przydział. Tutaj mamy wyjście przynajmniej. Wiem, że jest za chudy. To nie wytrzyma nawet jednego dnia. Biedny dzieciak. Zawsze muszę być tak. Powiedz, poczekaj tylko, aż założę te buty. Trudno zostawiłam mu tam niespodziankę. Nadzieję, że przyjmą moją prośbę o przeniesienie. Może się dostać do jakiejś innej dzielnicy. Nie mogę wytrzymać ten kurs. Oczywiście, że gościu magicznie mnie zauważył, no bo czemu miałby nie zauważyć? Też widziałem, ale tran kosztuje krocie i kończą się zapasy. Poza tym wiatr jest nieprzewidywalny. Ale to i tak lepsze niż banda wyjców przedzierająca się przez punkt kontrolny z nożami. Tak, coś w tym jest. No nie. Powiedzcie mi, po co mam wykupioną w ogóle tę zdolność z przyciąganiem? Skoro mogę to zrobić tylko i wyłącznie w przypadku tego, że w przypadku rzeczy, które są tak o wolno leżące. A nie mogę komuś zarąbać czegoś z paska. Powietrze. Mam nadzieję, że przyjmą moją prośbę o przeniesienie. Muszę się dostać do jakiejś innej. Trochę mi zaschło w gardle. Przydałoby się jakieś whisky albo co? Może któryś z tych drinków za grosze. Trzeba się was tu pozbyć teraz. Teraz boli mnie fakt, że nie mam tego. Że nie mam. No i mówi mi, że mam zachować czujność. Nie mam opcji. Na połączenie czterech osób, bo wtedy bym po prostu spadł na typa i tyle. Wiadomo, mogę kupić, ale ja chcę mieć ten spacer cienia. Chociaż, ty właśnie, a propos. Jak to wygląda? A patrzcie, tam runa. Dwa. Cztery runy. Dwa mole to w ogóle jest wszystko. I tutaj kapliczka, gdzie są co najmniej dwie runy. Dobra. Mówiła, że jeszcze dwa miesiące, a potem go zostawię. Mogę poczekać. Gdzie jest to jedna? Cóż tu jest nie tak? Powiesz. Drogi Brzuchu, otrzymałam twoją prośbę i zgadzam się, że najwyższy czas na obiad. Niestety, nadal jesteśmy na służbie. Dam ci z... Oficerowie powinni dostawać dodatkowe pieniądze. Pracujemy ciężej i pochodzimy z lepszych. Hej, gdzie cię wcięło? O cholera! Ale... A ten tu kurwa skąd? Ja cię...
skąd ten typ się tu wziął? Jak ja kurwa nienawidzę, jak tak z dupy się pojawia nowy typ, którego ani nie widziałem, ani nie wiem, że się gdzieś tu znajduje. Spojrzał na ścianę, a potem sprawdził wiatrak. I wszystko dobrze. Czemu pytasz? Strasznie wczoraj wiało. Myślałam już, że wiatrak się rozsypie. Ściana światła migotała i iskrzyła jak szalona. Też widziałem, ale tran kosztuje krocie i kończą się zapasy. Poza tym wiatr jest nieprzewidywalny. Ale to i tak lepsze niż banda wyjców przedzierająca się przez punkt kontrolny z nożami. Coś w tym jest. No powinienem zmienić pracę, bo coś takiego, no nie wiem. Dobra, spróbuję to załatwić w taki sposób. Nie jest nic wart. Co to było? Słyszysz to? Serio? Serio? Nie, a tak jeszcze da... Czy on ma w ogóle jakiś hełm? Czy on w ogóle ma jakiś hełm na głowie? Był oficer techniczny i mówił, że działa normalnie. Spojrzał na ścianę, a potem sprawdził... Czy wam to wygląda na hełm? Czemu pytasz? Strasznie wczoraj wiało. Myślałam już, że wiatrak się rozsypie. A ściana światła migotała i iskrzyła jak szalona. Czy może wniosek? Też widziałem, ale tran kosztuje krocie i kończą się zapasy. Poza tym wiatr jest nieprzewidywalny. Ale to i... Już banda wyjców przedzierająca się przez punkt... I tak poproszę o zapis. ...kontrolny z nożami. Siedź. O kurwa, chowaj się. Chodź tu. Tu się blokiem schowamy. Może trochę niżej. Tu. O, powiedzmy. Coś tu ciekawego. Wskazy dla drużyny. Co z tego? Spoko. A dobra. Jeszcze tutaj tam. A nie, dobra, tą weterankę to bym przecież z automatu przeszukał. Nie, gość, jak rozmawiać z szefem. Praca dla Duke'a nie jest taka zła, póki należy się do najwyższej straży. Nie chciałbym być w skórze kogokolwiek innego. A stąd se gościu przylazł. Zajebiście. Względnie bezpiecznie, to mogę go tu zostawić. Aczkolwiek tych typów... Moim zdaniem mogą gnić w pustce. Mam dość zmartwień i bez ich ciągłego narzekania. Ty bym się stąd pozbył. Trochę powoli i przestanę. Zostawiłam mu tam niespodziankę. Idiota. Dobra, znalazł typa niestety, ale to raczej... Nic tu nie ma! Rozejrzyj... Gorące! Nie wiem, czy to się zaliczyło jako wykrycie, mam nadzieję, że nie. Ale patrzcie, musiał się akurat odwrócić tam, gdzie nie powinien. Zobaczmy, jak to wygląda z nim. Gdzie poleciał. Znowu głupie rzeczy? Chodź. Nie powinienem błąd, bo mogłem go też tam tego trzeciego naznaczyć i wtedy dopiero się ich pozbyć, no ale... Wtedy istniała dość duża szansa na to, że ktoś go zauważy. Gdyby tylko coś się tu wydarzyło. Nie musi od razu przyjeżdżać cyrk. Wystarczyłaby mi najmniejsza atrakcja co jakiś czas.
No dobra. Wykrycie ciała to chyba jeszcze jest pikuś, tak mi się wydaje. U, Ernest, U, W i coś, potem Y, X i Z. Teraz znasz me ABC. Powiedz, wiem co myślisz se. Czy ja zamknęłam szafkę przed wyjściem? Jak ostatnio zostawiłam ją otwartą, ktoś wsadził mi ośluzę do kieszeni kurtki. No. Aha, to jest lampa. No. Ej, no, Emily, bez żartów. Powietrze jest jakieś ciężkie. Trudno wziąć głęboki oddech. Oczywiście, że ktoś musi być na cholernym dachu, bo why fucking not? Strzałki, ale fajnie by było kogoś teraz ogłuszyć. Nikt nie wie, co się stało. To mogło być cokolwiek. Muszę na siebie uważać. Też było ryzykowne z mojej strony. Nie wiadomo, czy ktoś by się tu w ogóle nie znajdował. O, ale dobra, ten tak fajnie odchodzi. No i pięknie. Trzech zdjętych. No, czyli też ich tu chyba nikt nie znajdzie, więc mogę ich tutaj zostawić tak po prostu. Ale co fajniejsze rzeczy, mogę ich pozabierać. Użytkowanie wiatraka. Pierdoły. Butu. Nie to. Zapis proszę. Brakuje mi kurde opcji, żeby wcisnąć sobie, nie wiem, F5 na przykład na klawiaturze i wtedy móc tak po prostu sobie wziąć tego, nie? Otwarte. Gorzy, naboje i... To zasila ścianę. Miałem oczywiście... Możemy oczywiście w ten sposób wyłączyć. Na przyszłość mieć spokój. I nie widzę żadnej przeciwności, abym nie miał tego robić. Ładnie to zapis. Tylko czemu teraz? Tutaj od drugiej strony chyba? Od tej bliższej. Zapięcie konserwatorium przedłużone. Tutaj zegar, żeby zwabić, kogoś zwabić ewentualnie, ale... Tego nie musiałem akurat robić. Dzięki Dominu, wiadomo, gdybym nie grał bez mocy, no to wtedy to byłoby wręcz... Ten. Wtedy to by było wręcz bardzo na miejscu, by to wykorzystać. O, tutaj coś jest. To zniszczyć, ale raczej nie wypada. Tutaj runa bardzo blisko. Dobra, tu mogę chyba otworzyć przejście, czy to było otwarte? Otwarte cały czas, dobra. To niech dalej otwarte jest. O, proszę, czarnojakowy sklepik w pobliżu. I pewnie oczywiście runa też jest w jego tym. Ma dziś pani szczęśliwy dzień. Oto spotyka pani osobiście piratkę Betty. Musi pani zapłacić, jeśli życie pani miłe. Och nie, proszę! Nic nie ma! Jestem tylko biedną pokojówką! Widzę, że słyszała pani historię o piratce Betty. O tych strasznych rzeczach. Ktoś się tam prosi o pomoc. Co? A ty gdzie? Co to za czary? Może być. Szlak! Jak dla mnie spoko. Chciałem to inaczej załatwić. No i tyle, ale... Najważniejsze jest to, że uratowaliśmy cywila. Chyba ta pokojówka zdążyła się zawinąć. No ja sobie też przeoszczędziłem na strzałce usypiarce, bo chciałem właśnie połączyć trójkę i tak potem ich ten... uśpić, no ale na szczęście udało się zaszczędzić tą strzałkę. Nie przejdę. Sklep jest pewnie tutaj, co nie? Of course. O,
Oho, dobra, już widzę opcję na wejście do niego. Jakiś łańcuch. A nie, to nie łańcuch, to jest jakiś łącznik. Dobra, dobra. Na start go możemy od razu roztegować. Spoko. Dlaczego zasłaniasz twarz? Czego chcesz? Och, przepraszam. Proszę się rozejrzeć. Witam w sklepie. Wiesz, jest taka sprawa, że pewna ważna dla mnie osoba miała siedzieć w biurze z widokiem na cesarskie konserwatorium. Możesz tam przy okazji zajrzeć? Sam bym to zrobił, ale pozamykali ulicę. Wynagrodzę ci jakoś stracony czas. Pomyślę nad tym. Widzisz coś dla siebie? Okej. Okay. Wspólnik sprzedawcy zaszył się w biurze z widokiem na cesarskie konserwatorium. Okej, okay, ale jest to oznaczone? Informacja... Jest, wspólnik sklepikarza. Dobra, to zanim obrobimy... No oczywiście jest... Witam ponownie. Proszę się nie śpieszyć. Wyjący bełt do kupienia. Nabój magnetyczny. Chwilowo zakłóca działanie mechanicznych żołnierzy. O, bardzo dobra rzecz. Nabój pancerny, czyli rykoszety. Łańcuch błyskawic. Porażenie wyzostania też wrogowi będący obok głównego celu. Też dobre. Uwaga, gdzie wszystkie były pozostałe dwa plany u Windowsa? Zamknięte w konserwatorium, gdzie nikt ich nie ogląda. Wielka szkoda. Dobra. Gdzie były pozostałe dwa plany u Windowsa? Jeden dosłownie obok niego, bo w jednej z tych szafek w kredensie obok tego biurka, gdzie go zgarnąłem. Drugi, tam gdzie były te dwie osoby, co sobie gadały w tym. W takiej powierzchni, gdzie potem ich wrzuciłem, te dwie osoby i strażnika. Była tam wajcha. Jak ją pociągniecie, to pomieszczenie zjeżdża sobie w dół, a z góry zjeżdża wam taki pomniejszy gabinecik Jindosza i tam na biureczku był plan. Rzućmy okiem. Mam jakieś plany ulepszeń do twojego sprzętu. Okej, okay, proszę w takim razie. Nie mam, że nie muszę pakować. Nie, nie musisz. Nie, dobra, na razie kusza jest chyba na full już ulepszona. Do pistoletu mogę dwa plany jeszcze zdobyć. Jak ze sobą. Oczywiście instalujemy doskonale. Tutaj brakuje mi w stroju czegoś. Zakładam, że jest to albo zwiększenie jeszcze jakiejś pojemności, albo zwiększenie po prostu pancerza, czy tam zmniejszenie po prostu odnoszonych obrażeń, bo Corvo też takie coś miał. Ostrze ulepszone. Do granatu jeszcze dwa plany mogę zgarnąć. W tym momencie na wątpliwości, że to. Do ostrza jeszcze mam jeden plan. No i to tyle. Czyli jeden, trzy. Czekam 5, na dzień, 7, gdy będę mógł znów otworzyć moje. 8 kolejne. Planów jeszcze. Nie, 7. 7 planów jeszcze zostało. Chyba, że zdobędę zapraszam jeszcze jakąś nową rzecz. Proszę uważać na złodziei. Spoko. I tutaj gościu widzę, ma to wszystkie rzeczy. A patrzcie, to jest śmieszne, bo jak ja chcę to zabrać, nie? W sensie, jak chcę to kupić. Wejdź, zapraszam. To zawsze nie skończyłeś. Ale jak chcę to wziąć, to jest tylko tutaj. Są dwie sztuki, potem jest jedna, potem tutaj jest. Też dwie sztuki, tutaj byłyby akurat też dwie sztuki. Dobra, wyjący kupię jeszcze jeden. Usypiający też jeszcze jeden. Tutaj to będzie jedna sztuka, więc do trzech. To by się przydało zużyć, to jest ok. To jest full, to jest full. Kluczyk. Czy ja chcę kluczyk? A dobra, tej. Kurde, co kupiłem to jedno teraz przed chwilą jeszcze? Runa. A dobra, kupmy. Mam tyle forsy przez tego glitcha, że się nie muszę tam w ogóle przejmować. Do zobaczenia. Proszę na siebie uważać. A jakąś kombinację do sejfu kupiłem. W opuszczonej sali wykładowczej znajduje się sejf z kosztownościami. Niestety mnóstwo tam krwiogzów. Szyfry 096. Okej, warto sprawdzenia. To jeszcze wskazówki do misji. Dobra, to przed chwilą sprawdzone. Dokładnie vice versa. Vis a vis, znaczy się vis a vis cesarskiego konserwatorium. Czyli zakładam, że chodzi, że dokładnie naprzeciw, tak? Posiedliły się tam krwiogzy. Zobaczymy, użytkowanie wiadrakę jest oczywiście zbędne. No i moce. 4 runy, poproszę o spacer cienia. Teraz jedna runa na upgrade, no a potem pozbieramy, myślę, właśnie na to użyczenie, bo to, myślę, też może się niejednokrotnie przydać. No i dobra. Czy masz tutaj coś... Jakiś kran, z którego mógłbym sobie popić? Chyba nie. Przepraszam. Zamknięte.
No dobrze, otwarte, ale proszę się pośpieszyć. A ja kurde nie powiem, podoba mi się ten gość. Przez to właśnie jaki on jest taki speszony naszą obecnością tutaj. O luju, tu są jeszcze dwie takie miny. Trzeba by się wszystkie zużyć. Tutaj jeszcze więcej bełtów. I to są chyba te oślepiające. Pociski to się mogę wystrzelać z nich tak po prostu, nie? Praktycznie w ogóle ich nie używam. Tutaj jeszcze dwa zwykłe granaty. Kurde, dobra. Padałoby trochę tego zużyć. Dobra, 40 lekko ponad 1 minut. Czy ja chcę iść tutaj dalej? Prawka, tędy nie pójdę. Tylko dobra, gdzie jest ten jego wspólnik? Tam jest konserwatorium, tam jest wspólnik. Dobra, tutaj wiadomo, mogę to jakoś obejść i dostać się pewnie oknem. Albo mogę wysadzić się po prostu drzwi granatem. No ale może na razie utrzymujmy to ciche podejście. Zobaczmy, tutaj był ten gościu. Tędy nie przejdę, bo jest zablokowane. Tutaj zaryglowane jest przejście. Jak na złość tego też nie zniszczę. Dlaczego? Jaki wie. Czy tutaj byłoby jakieś przejście? Dobra, mogę sobie chodzić normalnie, no bo tutaj raczej nie ma tych... O ty właśnie, może tam będą ciche kroki, a nie te. Tutaj zamknięte niestety. Może tam będą w sumie ciche kroki, a nie ten. A nie mniejszy damage. Tak, dokładnie to chciałem zrobić, tak. Dokładnie. Dokładnie to. Dobra, nie wiem kto projektował tego spela, raczej możliwości jego chwytów, no ale chyba się nie do końca nauczył, jak to ma wyglądać. Albo ja jestem za głupi i nie rozumiem do końca, jak to powinno działać. Dobra, tam dalej nie pójdę. Czyli tak, tutaj była możliwość przejścia górą nad nimi. Ewentualnie zaskoczenia ich z powietrza. Tutaj no, mamy powrót tam, gdzie byliśmy. No i... Kurde, wracamy. Zdawało mi się, że... No kurwa! Idziesz dzisiaj? Nie mogę tego przegapić. Emily, bez jaj. Dobra. Tutaj jakieś wejście zamknięte. Tu się da wejść, no ale to jestem w punkcie wyjścia tak naprawdę. Co nie, no jedyna opcja to jest po prostu zniszczyć te drzwi. Zanim cokolwiek zdziałamy, no to oczywiście poproszę o szybki zapis. W razie gdyby jednak było to jakieś dojście oknem. No i co? Grenado. A drugi granat skąd się tu wziął? Cyk, śpiący rewident się nagle obudził, ale... To nie problem. To nie problem. A tutaj Linka pewnie była. Tutaj wyrzuciło. Biuro Briany Ashworth znajduje się nad głównym holem na najwyższym piętrze Cesarskiego Konserwatorium. Tam należy je szukać. Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy ten. I czy jest to jakieś okno? Dobra, moment. Ja przyszedłem, przyszedłem stąd. Dobra, jego mogę tu w sumie postawić tak po prostu. Raczej typ jest tutaj sam. Dokładnie. Jest pistolet, jest kasa. Jest budzik, mamy okno, którego nie otworzę. To jakaś naprawdę cenna rzecz może być. Sole, tam trochę jedzenia. Kurwa, ile amunicji. Dobra, a propos tego pistoletu. Ale wiecie,
Wiecie co, jestem osobiście trochę zawiedziony tym, że nie mogę, że może mieć tylko 20 pocisków, to jest jeden. A dwa, że te pociski nie są jakby wliczane w to jeszcze, co jest w magazynku. Bo jakby my mamy 20 pocisków przy sobie, ale jeszcze 4 w magazynku, więc powinniśmy mieć maksymalnie 24 pociski. Tak samo jak Corvo w poprzedniczce powinien mieć 34 pociski. To samo, dobra nie no, z kuszą to akurat nie, no bo to jest wtedy właśnie... Zależnie od bełtów, no to jaki bełt jest sadzony, no to nie można wtedy ten, to wtedy to jedno miejsce musi być jeszcze wolne, no ale... No dziwnie to wygląda. Tutaj jakaś notka od Berna. Ale widzę nic istotnego. No dobra, no tu mamy otwarte przejście. Zakąt wyroczny podzielony to już było. Cenna srebrna urna, poproszę. Prosimy świeczki. Zobaczmy, czy jest coś tutaj jeszcze wartego uwagi. Poza oczywiście tym. A, okej, okay, dobra. Gdybym miał upgrade, to mógłbym oczywiście przyjąć, czy wejść przez to. No, ale że nie miałem, no to trudno. Dobra, on coś jeszcze ma? Więc... On jest... Tak, dobra, jest nieprzytomny. Myślałem, że jest martwy, ale na szczęście nie. Jeszcze miedziany drucik. No i dobra. O, tu jeszcze coś. O zakonie wyroczni, czy to już było? Nie, no to mieliście coś nowego do poczytania. Tutaj mapka. Dobra, to na koniec wysłuchajmy jeszcze tego audiografu. Szybkie podsumowanie. Bern podejrzewa, że Brenna Ashworth wpływa na zakon wyroczni. Możliwe, że ma to związek z Oraculum, okultystycznym urządzeniem, o którym wspominał Anton Sokoł. Warto by dowiedzieć się o nim więcej. Brenna Ashworth, kustosz cesarskiego konserwatorium. Przez pewien czas sądziłem, że ma jakieś powiązania z karnackimi kultystami. Dzieje się coś, czego nie rozumiem. Twarzą kongregacji są rewidenci, ale nasze siostry z zakonu wyroczni są równie ważne. Mówiąc najprościej, podejrzewam, że spotkało je coś złego. Zmienił się nieco rodzaj przepowiedni. Widzę małe, lecz niepokojące odchylenia od tradycji. Jednak jeśli wypowiem tę wątpliwość publicznie, wrogowie z kongregacji oskarżą mnie o herezję. Czy to możliwe, by Ashworth wpłynęła na zakon wyroczni? A więc wicerewident Bern sądzi, że Ashworth utrudnia życie zakonowi wyroczni. Jeśli to prawda, mamy kolejny powód do jej zlikwidowania. Nie lubię naleśniki. O, nice, już mapka konserwatorium, to się może przydać. ...846 zrobione zdjęcie. Niewiele więcej tu zrobię. Dobra. Zobaczmy, co się tutaj jeszcze wyżej kryło. A tak, już to było tylko wyjście. Albo dobra. Jeszcze spróbuj... Zobaczmy, co będzie, jak przejdę przez tą ścianę. W sensie, czy będę w stanie dojść jeszcze do tego współpracownika. Bo jak tak, to jeszcze to byśmy mogli zrobić. Oj, ale nie. Jednak nie. Nie. Za dużo ludzi. Dobra. Przecież tak się gdzieś teraz wyżej. Boże, ale mnie irytuje czasami fakt, jak to się zaczepia, nie? Dobra, wejdźmy tu. Drzwi zamknijmy. Broń schowamy. No i w tym miejscu się z wami pożegnam. W kolejnym odcinku spróbujemy dojść do... tego wspólnika sklepikarza. Potem oczywiście się cofniemy, pogadamy z nim, o ile będzie to konieczne, no a potem spróbujemy dostać się do samego konserwatorium. O ile oczywiście czas pozwoli. Tak więc ja sobie zrobię teraz szybki zapisik, żeby to mieć. Nawet sobie jeszcze zrobię osobnego save'a tak po prostu. No i okej, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored 2. Cześć!